Łaska jest nad nami. Proszę Cię, Ojcze, aby Twój Święty Duch nas prowadził. Dziękuję Ci, Panie, że możemy doświadczać teraz Twojej obecności tutaj, Twojej pełni, Twojej mocy. Dziękuję Ci, że jesteś z nami. Amen. Drodzy, witajcie, bo nie przywitałem się, gdy wszedłem na kazalnicę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jakie piękne pieśni śpiewamy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jakie piękne deklaracje składamy w tych pieśniach. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że czasami te deklaracje są mocno na wyrost. Tak, wiecie, do przodu te deklaracje są. I jeszcze nasze życie jest gdzieś tam zupełnie za tymi deklaracjami, ale już deklarujemy wiele wspaniałości. Ale po to jest Boże Słowo, tak? Po to jest Boże Słowo, żeby to Boże Słowo nas przybliżało do tego, co deklarujemy. Boże Słowo ma taką siłę i taką moc, że może nas przesunąć w dobrym kierunku. Więc to ważna chwila, ważny moment, kiedy możemy to słowo czytać i troszeczkę głębiej się nad tym słowem zastanawiać. I na dzisiaj wybrałem, przygotowałem, wierzę, że z Panem Bogiem, bardzo znany tekst, który jest bardzo często używany w kaznodziejstwie i na pewno wielokrotnie był analizowany i słyszeliście kazania na ten tekst, ale chciałbym zauważyć, że ten tekst jest ciągle aktualny. Ten tekst powraca, ten tekst jest tak ciągle aktualny, że aż trudno go sobie nie przypominać. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, rozdział 11, wersety od 25 do 30. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wersety od 25 do 30. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. To też taki fragment, z którego wybieramy, wiecie, werset, jeden werset: przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, a ja wam dam, a ja wam sprawię ukojenie. I często ten werset jest takim wersetem zapraszającym na imprezy chrześcijańskie, wydarzenia chrześcijańskie, ewangelizacje, no bo sami czujecie, jaka jest siła przekazu tego wersetu, tak? Ona jest taka bardzo pozytywna, bardzo taka zachęcająca. Też jest jakaś duża obietnica dla osób, które zechcą z tego skorzystać. Ale no, czego się uczymy? Uczymy się w tym zborze i ja staram się też jakoś to akcentować, no, że czytamy Pismo całościowo. To jest bardzo ważne, bo ten fragment ma o wiele większe przesłanie niż tylko ten werset. Jak mówię, no, on ma swoją nośność, swoje znaczenie, ale kiedy chcemy zrozumieć Boży przekaz, tak naprawdę co Bóg chce nam powiedzieć, jaka jest jego całościowa myśl, to musimy troszeczkę szerzej spojrzeć na fragment, szerzej spojrzeć na werset, zobaczyć, co jest wcześniej, co jest później. I kiedy patrzymy na cały ten fragment, on się nawet zaczyna w ten sposób: w tym czasie odezwał się Jezus. No warto nawet zadać pytanie, w jakim czasie? No w tym czasie odezwał się Jezus, tak? To był czas, kiedy Pan Jezus prowadził służbę w Galilei, bardzo owocną służbę pod kątem działalności Boga, znaków, cudów, obfitości. Tego było bardzo dużo, szczególnie w Kafarnaum, Beteździe, Chorazynie, w tych miastach nad morzem, nad jeziorem tym galilejskim. I w końcu Pan Jezus, widząc, że Jego nauka nie jest akceptowana, On sam jest odrzucany jako obiecany Mesjasz Izraela, kompletnie nie wpisuje się w oczekiwania mesjańskie, no nie takiego Mesjasza sobie Izrael wyobrażał, więc no był to za duży kamień do pokonania, ta skała potknięcia stała się widoczna i faktycznie Galilea odwraca się od Jezusa z Nazaretu, odwraca się od Niego jako Mesjasza, odwraca się od Jego nauki, Jego przesłania
I w tym czasie Jezus odezwał się i rzekł. Popatrzcie, pierwsza ważna myśl. Pan Jezus nie bluźni, Pan Jezus się nie złości, Pan Jezus nie... po prostu Pan Jezus zwraca swój głos do Boga i mówi: Ojcze, czy może ktoś poprawić ten mikrofon troszkę, bo kiepsko to jest. Ojcze, Panie nieba i ziemi, Panie nieba i ziemi, wysławiam Cię, uwielbiam Cię. To jest taka lekcja dla nas, wiecie drodzy, kiedy my patrzymy i widzimy, że ten świat jest, odwraca się od Chrystusa, odwraca się od Ewangelii. Nie chce tej nauki, nie chce tej osoby. Pamiętajcie też, że kiedy Jezus żył na ziemi, On był obiektem szyderstwa i kpiny. My może tego dzisiaj tak nie spostrzegamy. On był obiektem kpiny, szyderstwa, najgorszych rzeczy, które pod Jego adresem mówili. I musimy wiedzieć, że duch tego świata w ten sposób funkcjonuje. Że dalej Jezus jest obiektem szyderstwa, kpiny, jest odrzucany, poniewierany, ponieważ człowiek chce żyć tak, jak chce żyć. Człowiek chce żyć po swojemu, a Jezus wprowadza pewną zmianę do życia człowieka, która jest trudna do zaakceptowania. Więc, drodzy, kiedy my mamy taką właściwą perspektywę, nie dziwimy się temu, co się dzieje wokół nas, nie rwiemy włosów z głowy. Po prostu taka jest rzeczywistość Kościoła, chrześcijaństwa i Chrystusa. I popatrzcie się na ten tekst, bo ten tekst jest niesamowity i piękny, dlatego że on mówi o tym, czego ludzie szukają. Mówi o pokoju w sercu, o ukojeniu w sercu. Wiecie, i sami chyba tego doświadczyliśmy, że można mieć wszystko na tej ziemi, albo prawie wszystko, bo nie wiem, czy można mieć wszystko, ale prawie wszystko, a można nie mieć jednego, można nie mieć pokoju w sercu i człowiek będzie nieszczęśliwy. Doświadczyliście tego? Człowiek, jeżeli ma być szczęśliwym człowiekiem i ma uszczęśliwiać innych, jeżeli ma być człowiekiem spełnionym i błogosławić innych, to musi mieć w sercu to, o czym mówi ten fragment Pisma Świętego. To jest przesłanie tego fragmentu Pisma Świętego. Jeżeli jesteś nieszczęśliwy, to będziesz unieszczęśliwiał innych ludzi. Jeśli masz w sercu gorycz, to będziesz zalewał tą goryczą innych ludzi. Ostatnio nawet jedna osoba mi powiedziała, że prowadzi takie rozmowy telefoniczne z trudną osobą. I powiedziała tak, że zdarzało się, że zadzwoniła do niej wieczorem i później całą noc nie mogła spać. Mówi, teraz dzwonię do niej koło 11. Żebym do wieczora, co zrobiła, jakoś to z siebie, wszystko zrzuciła. Czy chcemy być takimi ludźmi, do których inni się boją zadzwonić? Czy chcemy być takimi ludźmi, których inni boją się gdzieś zaprosić na jakieś spotkanie, bo nie wiemy z kim ten człowiek, z czym on wyskoczy znów, co znów zrobi, co znów głupiego powie? Popatrzcie się, jeżeli chcemy być ludźmi, którzy mają w sercu pokój, niosą pokój, dają ludziom pokój, to ten tekst musi zabrzmieć w naszym życiu, wybrzmieć w naszym życiu. Musi mieć jakieś ważne znaczenie i musimy też się nad nim pochylić. I teraz, jaka jest droga? Bo Pan Jezus w tym fragmencie Pisma Świętego w bardzo klarowny sposób, ale wymagający sposób, przedstawia to, jaka jest droga do tego, aby człowiek miał ukojenie w sercu. Bardzo klarowny sposób przedstawia drogę do tego, aby człowiek nosił pokój w sercu. Aby doświadczał tego pokoju, doświadczał właśnie tego wewnętrznego uciszenia, uspokojenia, aby był tak cicho wewnątrz, żeby nasze serce nie było skołatane i jakieś takie rozdrgane, abyśmy mogli słyszeć Boga w naszym życiu. Nie będziesz słyszał Boga, jeśli w twoim życiu nie będzie pokoju. Będziesz miał chaos w głowie i chaos w życiu. I będziesz robił chaos wokół siebie. Jeżeli nie masz Bożego pokoju, nie masz tego, o czym tu jest mowa, bo to słowo ukojenie, to jest bardziej
słowem pokój, uciszenie, wyciszenie, uspokojenie swojego wnętrza. Jeżeli chcecie poznać drogę do tego pokoju, proszę, pochylmy się nad tym tekstem, rozważmy sobie ten fragment Pisma Świętego. Pan Jezus zaczyna od modlitwy, jak powiedziałem, modlitwy wdzięczynnej i tam się pojawia słowo objawił. Dziękuję Ci, że objawiłeś to ludziom prostego serca. Czasami próbujemy innym ludziom wytłumaczyć przesłanie Ewangelii. Próbowaliście? Jakie są efekty? Wiecie, tak? Próbujemy wyjaśnić proste przesłanie, że Jezus umarł za ciebie, bo jesteś grzesznikiem. Bóg ci daje przebaczenie z łaski. Uwierz w Jezusa, będziesz miał grzechy przebaczone. Powiedzcie mi, co w tym trudnego? I ile trzeba mieć lat, żeby to zrozumieć? Gdzie tu jest jakieś przesłanie, które wymaga, nie wiem, wysokiej inteligencji od człowieka, żeby to zrozumiał? Wydaje się, że przesłanie jest tak proste, że dziecko może to pojąć. A jednak spotykamy się ze ścianą i z murem nie do przejścia, tak jakby zasłona zakrywała oczy, umysł i proste przesłanie Ewangelii zbawienia, Ewangelii łaski nie dociera. I tu jest tajemnica, objawiłeś te rzeczy. Pamiętajcie, nie można pójść dalej. Nie można pójść dalej i nie można nic nikomu wyjaśnić, wytłumaczyć. Oczywiście można mu przekazać przesłanie, ale nie możesz otworzyć serca człowieka. Ty swoimi zabiegami, tym, kim jesteś, to, w jaki sposób o tym mówisz, nie otworzysz człowiekowi serca. Możesz w bardzo dobry sposób dać świadectwo Ewangelii, ale otwarcie serca, to objawienie, tu jest wyraźnie powiedziane, że ono przychodzi z góry. Ona przychodzi od Boga. Objawiłeś. Więc nie denerwujmy się, gdy ludzie rzucają Ewangelię. Jeżeli ktoś z nas przedstawił przesłanie Ewangelii, dał świadectwo, zrobiłeś tyle, ile mogłeś zrobić, już więcej nic zrobić nie możesz. Już to jest poza twoim zakresem kompetencji i odpowiedzialności. Teraz następuje przełożenie kompetencji i odpowiedzialności na tego człowieka i na Boga. Tam się teraz zaczyna, między tym człowiekiem a Bogiem. I słuchajcie, Pan Jezus tutaj zwraca uwagę, bardzo ważną uwagę na słowo objawiłeś to ludziom prostego serca, prostego podejścia do życia. Objawiłeś to ludziom, którzy nie są zakłamani. Objawiłeś to ludziom, którzy nie mają ukrytych celów, którzy nie są manipulatorami. Objawiłeś to ludziom, którzy nie dali się zepsuć w tym życiu jeszcze. Tak głęboko i tak bardzo, że ich serca po prostu są tak zatwardziałe, tak kamieniste, że w żaden sposób Duch Święty tam nie może dotrzeć, chociaż Duch Święty ma wielką siłę i wielką moc. Objawiłeś to ludziom prostego serca. Przesłanie dla nas, czy pozostajemy ludźmi prostego serca? Wiecie, kiedy im dłużej żyjemy na tym świecie, to uczymy się dyplomacji. Stajemy się coraz większymi dyplomatami w życiu. Świat nas uczy, że musimy być dyplomatami. Możemy myśleć jedno, ale wiemy, co mówić trzeba. Nawet kiedy wchodzimy w relacje małżeńskie, czasami tak jest, że myślimy sobie jedno, ale nie chcę mieć dymu w domu, więc mówię, co trzeba, tak? I jeżeli tak nasze życie się utrwala, tak żyjemy, tak funkcjonujemy, to już tak prowadzimy do tego, że w pewnym momencie coś się dzieje z naszymi sercami. Wiecie, bardzo pięknie jest być otoczonym dziećmi. Szczęśliwi ci ludzie, którzy mają dzieci wokół siebie, a szczególnie jeszcze takie dzieci małe. Bo jeżeli jesteśmy mądrzy, a zakładam, że tak, to będziemy się od nich uczyć. Nie wszystkiego. Nie wiem, że mamy się wszystkiego uczyć od dzieci, bo to byłoby, wiecie, ja nie chcę się uczyć od mojej wnuczki tak, jak ona je. Bo ja wstaję i wychodzę po prostu. No, po prostu nie wszystkiego. Ale są rzeczy, kiedy dzieci mogą nam dać niezłą lekcję. Prostoty, prostolinijności i szczerości, o której tutaj Jezus właśnie mówi. Jak powiedziałem, my stajemy się coraz większymi dyplomatami. Im dłużej żyjemy, tym jesteśmy bardziej w tym wyćwiczeni, wyprawieni. Coraz lepsi jesteśmy w tym. Ale Jezus nas sprowadza do poziomu dziecka.
Pamiętam niedawno, tak, z ostatniego naszego wyjazdu z Polkowicami, taka scena. Mama próbuje wytłumaczyć dziecku, że źle postępuje. I tam układzie do rozumu, jak to wiecie, nie? I na końcu oczywiście, co, nie słyszysz, co do ciebie mówi? Czy, proszę? Czy nie rozumiesz, co do ciebie, a to żona mnie poprawia, bo ona słysza, nie rozumiesz, co do ciebie mówię? On tak stoi, patrzy na nią, nie chce rozumieć. No niefajna odpowiedź, ale odpowiedź jaka? Szczera. A czy z nami tak nie jest, że nie chcemy rozumieć? Tylko kto z nas powie mężowi albo żonie, żono, nie chce rozumieć. Mężu, nie chce rozumieć. Wiecie, i właśnie to jest walka, wiecie, to jest walka o to, żeby zachować serce w pewnej tej prostocie, bo to jest piękne przed Panem Bogiem. Możemy iść w kierunku, jak mówię, być pięknymi dyplomatami w tym życiu i to życie sobie ładnie próbować ustawiać, ludzi ustawiać wokół nas, to wszystko, mieć wszystko pod kontrolą, wiecie, mieć wszystko pod kontrolą. Tylko jest pytanie, jak na to Pan Bóg i czy Boża łaska i Boża miłość będzie się obficie wylewać na nasze życie. Powiedzcie mi, dlaczego w takim razie tyle deficytów różnego rodzaju wśród ludzi wierzących? Jak powiedziałem, pieśni mamy piękne, kazania znośne, tak. Ale w codziennym życiu jest sporo różnego rodzaju deficytów i wiecie, że czasami życie nasze nie przystaje do tego wszystkiego, co deklarujemy. I dalej Pan Jezus w tym tekście mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Przyjdźcie do mnie wszyscy. I tu jest pierwsza myśl, tak tylko nie będę ją rozwijał, wszyscy podkreślam, to Ewangelia jest dla wszystkich. Pan Jezus umarł za wszystkich, nie tylko za wybranych. Pójdźcie do mnie wszyscy. Jak powiedziałem, nie będę tego rozwijał, możecie sobie sami pogrzebać i rozwinąć to. Spracowani i obciążeni. Wiecie, i tu jest to słowo spracowani i obciążeni, to słowo mówi o wrzuceniu na osiołka towaru ponad miarę. Obciążeni, czyli jaki? Przeciążyć osiołka. I co się stanie z osiołkiem, gdy osiołek jest przeciężony? Może nieść 800 kilo, władowano na niego tonę. No osiołek po pewnym czasie co? Padnie. Obciążenie, tutaj to obciążenie mówi o do przeładowaniu cudzego, swojego życia zbyt wielkimi stresami, obowiązkami, ciężarami, wymaganiami, że człowiek jest przeciążony, jest po prostu zmęczony życiem. Bracia, siostry, czy my, chrześcijanie, powinniśmy być przemęczeni naszym życiem? A może mamy priorytety źle poustawiane, a może za wiele chcemy? A czy może nie jest tak, że chcemy osiągnąć nie wiadomo co, ale kosztem pokoju, kosztem nie wiem, wolnego serca. Ja nie mówię o tym, że nie mamy być ambitni w życiu i realizować pewnych celów. Nie mówię o tym. Ale zważ to, czy twój osiołek nie jest przypadkiem przeładowany. Bo może się okazać, że masz fajne rzeczy, osiągasz, ale byś bardzo krótko żył. Nikt by chyba z nas nie... Nie wiem, czy byście, może niektórzy chcą już do Pana, wiem. Zawsze do Pana chcemy, kiedy w życiu już mamy tak, wiecie, dokręcone, że już się nie da nic dokręcić i wtedy wszyscy my odchodzimy do Pana, tak? Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, zabierz, ale jak nam troszeczkę poluzuje Pan Bóg w życiu i znów jest dobrze, znów jest pięknie, to mówimy, Panie Boże, byśmy jak najdłużej żyli na tej ziemi. Także te nasze zdania i deklaracje bardzo różnie wyglądają w zależności od kontekstu i okoliczności. A więc Pan Jezus zaprasza do siebie, przyjdźcie spracowani, obciążeni, ja wam dam ukojenie. I po pierwsze to spracowanie, to obciążenie, te ciężary, one wynikają z tego, że żyjemy na upadłym świecie. W 1 Mojżeszowej 3,19 czytamy, w pocie czoła będziesz pracował, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz, w pocie swojego czoła będziesz pracował. A więc żyjąc na tej ziemi, no niewielu z nas urodziło się w arystokratycznej rodzinie,
że od dziecka możemy się zajmować filozofią, sztuką, podróżować po całym świecie, przepuszczać w kasynie pieniądze ojców, dziadków i tak dalej. I jeszcze do końca życia nam zostanie. No, ktoś się tak urodził? Jest na sali, to chce go poznać. Tak? Zazwyczaj urodziliśmy się, czy większość z nas urodziła się w typowych rodzinach 2 plus 2, nie daj Boże 1 plus 2, no nie, ale urodziliśmy się w typowych rodzinach i po prostu trzeba na tym świecie w pocie czoła pracować, żeby powolutku do czegoś w życiu dochodzić. Ale trzeba jeść małą łyżeczką, nie dużą chochlą, bo można sobie po prostu zalać nos, krtań i się przydławić. Tylko trzeba po prostu z umiarem w życiu jeść, żeby po prostu to nam na zdrowie wyszło i ku pokrzepieniu, a nie ku jakimś problemom. A więc jesteśmy spracowani i obciążeni i pochłonięci, i doświadczamy stresów z powodu tego, że żyjemy na tej ziemi, na upadłym świecie. I my możemy winić nie wiem kogo za to, że takie życie jest na tej ziemi. Możemy, no najprościej to by było Ewę i Adama obwinić za ten cały ambaras, który nam tutaj sprawili, ale widocznie to tak miało być, ponieważ była też idea odkupienia przed założeniem świata. Więc bracia i siostry, to wszystko w jakiejś takiej szerszej koncepcji Bożego planu skłania nas do tego, że powinniśmy po prostu z wdzięcznością patrzeć na nasze życie, patrzeć to, gdzie urodziliśmy się, w jakim kraju urodziliśmy się i po prostu tak żyć, aby nie przeładować osiołka, bo osiołek może tego nie wytrzymać. A więc jeżeli doświadczamy stresów na tej ziemi, a doświadczamy ich, to te, które są niepotrzebne, a jest ich cała masa niepotrzebnych stresów, pozrzucaj. Tylko te nie zrzucaj, których już nie możesz zrzucić, które wynikają z twoich odpowiedzialności i z twoich obowiązków. Bo jeżeli się uganiamy za marnością, to dodatkowo będziemy obciążeni, zestresowani, przeładowany będzie osiołek, nie będziemy szczęśliwi w życiu. Mimo tego, że stan konta się będzie poprawiał, to i tak nie będziemy szczęśliwi w życiu. A więc stresy, ciężary wynikające z doczesnego życia. I czym jeszcze jest ten ciężar, to obciążenie, o którym mówi Jezus, Hebrajczyków 12:1. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Nie możemy też nie pamiętać o tym, przypominać ten fakt, że grzech jest tym, co czyni niepokój w życiu człowieka. Grzech jest ciężarem. Chyba że zatwardzisz swoje serce, człowiek zatwardzi swoje serce i grzech już po prostu nie ma, już sumienie nie reaguje, ale dopóki człowiek żyje na tej ziemi, jego sumienie jest wrażliwe i w życiu człowieka wierzącego jest sumienie jeszcze bardziej wrażliwe, to za każdym razem, kiedy robisz rzeczy, które Bogu się nie podobają, twoje serce będzie obciążone tym. I to trzeba dziękować Bogu, że ono jest obciążone, bo jak ono przestanie działać i przestanie reagować, to jesteś na niebezpiecznej linii się zbliżasz. Ono musi reagować. Więc kiedy Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, to generalnie mówi o ludziach, którzy byli umęczeni życiem i umęczeni grzechem. Wiecie, kiedy jest człowiek umęczony życiem i umęczony grzechem i usłyszy Ewangelię, to jest piękny moment w jego życiu. Ale to on musi podjąć decyzję. On musi otworzyć swoje serce, stać się człowiekiem prostego serca, prostolinijnego serca, aby nie kalkulować, ile zyskam, ile stracę, ale rzucić się w ramiona Chrystusa. Bo jeżeli zaczniesz przeliczać, kalkulować, czy mi się to opłaca, ile będę z tego miał, jaki będę miał z tego zysk, ile stracę, to możesz tak wykalkulować, że stwierdzisz, że Chrystus mi się nie opłaca. Wiecie, nie możemy przehandlować Chrystusa za po prostu nasze życiowe sprawy tutaj na ziemi. To jest o wiele większa sprawa. Chrystus i zbawienie to jest o wiele większa sprawa. I wtedy, kiedy czujemy ten ciężar życia i grzechu, kiedy przyjdziemy do Jezusa, to Jezus mówi, ja ci dam ukojenie. I to jest pierwsze ukojenie, pierwsze prawdziwe ukojenie, którego człowiek doświadcza, takie w głębi, wewnątrz, w środku, pokój, którego świat nie zna i którego świat dać nie może. Chcę cię zapytać wprost, znasz to uczucie
wewnątrz serca? Wiesz, co to jest? Wiesz, jakie to jest? Pamiętasz ten moment, kiedy wstałeś od modlitwy i byłeś pewny, że Bóg ci przebaczył grzechy, że jesteś wolny? Że jesteś wolnym człowiekiem? Że nie jesteś oskarżony i potępiony? Że grzechy twoje zostały przebaczone i przeszłość twoja została utopiona w morzach i nie ma jej? A ty jesteś synem, ty jesteś córką. Ty masz dostęp do tronu Ojca, do obecności Ojca, do obecności Boga. Nie masz w sercu niepokoju, ale masz pokój, który przewyższa wszelki rozum. To jest to pierwsze ukojenie. I każdemu człowiekowi mógłbym życzyć tego ukojenia. Jeżeli masz wszystko na tej ziemi, albo nie masz nic na tej ziemi, to tym bardziej, jak nie masz nic, to potrzebujesz tego ukojenia. Ale jak masz wszystko, to też potrzebujesz tego ukojenia. Ponieważ stres, doświadczenia, praca, obowiązki, to wszystko może zabrać ci szczęście. Nie będziesz go doświadczał. A więc po raz pierwszy słowo ukojenie, które pojawia się w tym fragmencie, mówi o tym, że to ukojenie jest darem od Jezusa. To ukojenie jest darem od Jezusa. Ale nie wiem, czy zauważyliście, że to słowo ukojenie nie tylko raz pojawia się w tym tekście. Ono pojawia się jako dar, ale nie tylko jako dar się pojawia. Bo teraz powstaje dalsze rozważanie, pytanie, jak teraz to ukojenie i ten pokój w sercu utrzymać. Co zrobić, że kiedyś my już dostaliśmy od Chrystusa Pana, kiedy On jest naszym udziałem, żeby On był z nami przez całe nasze życie, aż nie powiemy aleluja i do góry. Żeby był z nami, po prostu, żeby takie nasze życie było. Wtedy tak naprawdę możemy powiedzieć o skutecznym chrześcijaństwie. O chrześcijaństwie, które działa. O chrześcijaństwie, które jest praktyczne i wchodzi w naszą rzeczywistość i jest z nami w naszej rzeczywistości. Bo chyba nie chodzi nam tylko o to, żebyśmy przyjęli prawidłową doktrynę, teologię prawidłową, Ewangelię łaski i tym się mogli poszczycić, a życie nasze jakie jest, no to lepiej nie wspominać. Czy to nas powinno zadowalać? Czy nie rozumiemy to? Chyba rozumiemy to, że kiedy Jezus wkracza do naszego życia, przynosi pokój do naszego serca, to dalej rozpoczyna się droga, w której ten pokój ma być utrzymany aż do ostatniego dnia. Są ludzie, którzy są w podeszłym wieku, dochodzą z tego świata i mówią, czekam na spotkanie z Panem. I są ludzie wierzący, którzy boją się śmierci. Co jest nie tak? Chcieliby jeszcze sobie przedłużyć. Chcieliby jeszcze tu pożyć. Mimo tego, że już lata swoje mają i kres jak gdyby zbliża się. Co zgubili po drodze? Czego dopiero boją się, gdy już przychodzi końcówka? Wtedy chcą, nie wiem w jaki sposób, to wszystko pozmieniać w swoim życiu. I teraz Pan Jezus dalej mówi o tym, w jaki sposób utrzymać ukojenie, utrzymać pokój. Jak pozostać szczęśliwym chrześcijaninem? I to jest wyzwanie tego tekstu. Chcę z wami chwileczkę o tym porozmawiać. Po pierwsze, weźcie na siebie moje jarzmo. No źle się kojarzy, tak? No jarzmo, no co przyjemnego jest w jarzmie? Dzisiaj już większość młodych ludzi nie wie, czym jest jarzmo, nie będę wam tłumaczył. Ale generalnie chodziło o połączenie dwóch zwierząt do pracy. Jarzmo miało służyć do roboty. Weźcie na siebie moje jarzmo. W Piśmie Świętym słowem jarzmo określone jest prawo. Prawo. W stosunku do prawa Piotr użył jarzmo. Nie mogliśmy unieść tego jarzma. Piotr określił to słowo. A Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Więc jak powiedziałem, słowo może być trudne, ale w kontekście biblijnym, to są Dzieje Apostolskie 15, 10, 11, a to już sobie odczytacie, poszukacie to w domu. W tym kontekście Pan Jezus użył tego porównania, użył słowa jarzma w kontekście tego, czego On naucza, w tego, co On głosi. Jak powiedziałem, to jest piękne, że my mamy Ewangelię łaski, że mamy Ewangelię zbawienia poprzez dzieło Chrystusa, to jest piękne. Ale to dzieło zbawienia
z tym razem, z tym, w tym pakiecie jest także nauka Jezusa. No to jest w tym pakiecie, jest nauka Jezusa. I ta nauka Jezusa sprawia, że kiedy my tą naukę stosujemy w naszym życiu, zachowujemy pokój i ukojenie. Chcecie jeszcze posłuchać, czy już mówicie dość, pastorze? To jest, wtedy zachowujemy ukojenie i pokój w sercu, kiedy przyjmiemy Ewangelię zbawienia i za tym przyjmiemy nauczanie Jezusa. Bo przecież Jego nauczanie odnosiło się do tego, jak tu mamy żyć. Jak tu żyć na tej ziemi? Ziemi, która została skażona grzechem i pośród ludzi, którzy zostali obciążeni grzechem. Jak tu żyć? Więc jeśli mamy być ludźmi, którzy przyjęli pokój, przyjęli ukojenie i zachowują pokój i zachowują ukojenie i żyją tak na tej ziemi, że mają w sercu szczęście i dają to szczęście, dzielą się tym szczęściem, mają tą radość i dzielą się tą radością, mają ten pokój i dzielą się tym pokojem, to potrzebujemy być ludźmi, którzy poważnie potraktują to, co Jezus mówił. Poważnie. To nie jest tylko po to, żebyśmy mieli co robić na grupach domowych. To nie jest tylko po to, żebym ja miał z czym tu do was wyjść i stanąć i wygłosić kolejne setne kazanie w moim życiu. To nie jest po to. Wtedy mogę powiedzieć, że coś zrobiłem dobrego, czy Pan Bóg coś dobrego zrobił przeze mnie, jeśli jedna rzecz w twoim życiu zmieni się po tym, co mówię. Jeżeli się nie zmieni nic po tym, co mówię, to to kazanie nie ma sensu. Żadnego. Ponieważ dałem wam zajęcie na pewien czas, na parę minut, na 40 minut. I co z tego? Tu nie o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby Kościół mógł mieć grupy domowe, żeby Kościół mógł mieć studium biblijne, a później żyjemy tak jak dalej, jak chcemy. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby słowo Jezusa faktycznie wnikało do naszego serca. Do tego serca, które otrzymało ukojenie, otrzymało pokój. Żeby to słowo wnikało i żebyśmy przez całe nasze życie, kiedy idziemy tutaj na ziemi, na tej drodze, konfrontowali się z tym słowem. I to nie chodzi o to, żebym ja przychodził do was i konfrontował was. Żebyś ty sam się konfrontował z tym słowem, z Duchem Świętym. W twoim domu. Kiedy rano otwierasz Biblię, wieczorem otwierasz Biblię, żebyś pozwolił, żeby Duch Święty mówił do ciebie i poruszał twoje serce. Czy coś ostatnio poruszyło twoje serce? Czy jakieś przesłanie z Biblii ostatnio poruszyło twoje serce? Czy sprawiło, że powiedziałeś, nie, już nie chcę tak w życiu, już nie będę tak kombinował, już nie będę okłamywał żony w tym czy w tamtym? Czy poruszyło coś twoje serce? Że dotarło do ciebie to przesłanie, że tak się nie godzi, że to nie jest Bogu miłe. To o to chodzi. Że właśnie Pismo Święte jest takie, że ono dociera do nas, wnika w nasze serce. I kiedy my się poddajemy temu słowu, kiedy my to słowo akceptujemy i podejmujemy takie głębokie postanowienie przed Bogiem, że będziemy z tym słowem żyli, że będziemy tym słowem żyli, coś się zmienia w naszym życiu. A możemy pójść w drugą stronę, możemy pójść w kierunku zatwardzenia serca. Ja już to wszystko wiem, ja to wszystko słyszałem. Ja kazanie na ten temat to słyszałem 10 razy w moim chrześcijaństwie. Bo przynajmniej tyle razy był ten tekst gdzieś w naszym kontekście głoszony. Ale to nie chodzi o to, żebyśmy to wiedzieli, co tam jest napisane. Chodzi raczej o to, żebyśmy się z tym tekstem utożsamili. On wniknął do naszego życia. I dalej Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Uczcie się ode mnie. I tu jest druga bardzo ważna rzecz powiedziana. Pierwsze, że jarzmo to jest nauka Jezusa, ale dalej Jezus mówi, uczcie się ode mnie. I tu jest pokazana pewna zależność, że uczymy się tylko wtedy, kiedy jesteśmy z mistrzem. Nie będziemy się nigdy uczyć chrześcijańskiego życia, kiedy mistrza nie będzie w naszym życiu, blisko. To jest taki duet, że on musi być obok nas, żebyśmy się uczyli. Musimy się uczyć od niego. Tak jak to było w starożytności. Był mistrz i był uczeń i oni obok siebie co robili? Mieszkali, wtedy mogli się uczyć.
Jeżeli my mamy się uczyć od Jezusa tu i teraz, dzisiaj, w XXI wieku, to Jezus musi być blisko naszego życia. Bo mamy się czego uczyć? Popatrzcie się, czego się mamy uczyć? Że On jest cichy i pokornego serca. Czy chcecie się tego uczyć? Chcecie się uczyć być w życiu ludźmi cichymi i pokornego serca? Chcecie się tego uczyć? No najlepiej się uczyć, jak szybko obsłużyć sztuczną inteligencję, tak, żeby nam w życiu pomogła. A uczyć się być cichy, pokornego serca i powiem wam więcej, co te dwa terminy oznaczają w tamtych czasach. W tamtych czasach te terminy oznaczały to, że jesteś sługą, nie mówisz, tylko czynisz. Jestem cichy, nie gadasz. Jak przychodzi Pan i mówi, to ty jesteś sługą. Cichy, czyli ten, który co robi, wykonuje polecenia. I pokornego serca, czyli się nie buntujesz. I Pan Jezus mówi, że ja taki jestem. Ojciec mnie wysłał z misją i ja z Nim nie kłócę się. Ja z Nim nie dyskutuję. Mi się może ta misja nie podobać, bo ona kończy się na krzyżu. Ona kończy się wielkim cierpieniem, ona kończy się wielkim bólem. Ale ja jestem cichy i pokornego serca. Ja biorę tą misję i co robię? Wykonuję. I Jezus mówi dokładnie w tym tekście, to i aż to. Bądź cichy i pokornego serca. Weź to, co Bóg ma dla ciebie, nie kłóć się z tym, nie dyskutuj, nie walcz z tym i realizuj to. Bądź sługą, tak jak ja jestem sługą. To jest to przesłanie. Bądź sługą, tak jak ja jestem sługą. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Czy wy myślicie, że świat czeka na nasze opinie? Bo my, tu się coś dzieje, tam jakiś skandal i już chrześcijanie, oni chcą wypowiedzieć się, każdy chce zaistnieć, mieć te swoje 5 minut, każdy swoje 5 minut chce mieć w życiu. Czy myślicie, że świata to obchodzi, co my o tym myślimy? Kompletnie go to nie obchodzi nic. On robi swoje. Jeżeli myślisz, że ludzie tylko czekają na twoje opinie, na twoje poglądy, na twoje mądre zdania, że oni nic tylko będą spijać z twoich ust, czekać mistrzu przemów. Świata w większości nie obchodzi, co my mamy do powiedzenia. Nie wyrywaj się. Biblia mówi, żeby mówić wtedy, kiedy trzeba mówić i milczeć wtedy, kiedy trzeba milczeć. Jest czas milczenia i czas mówienia. Bardziej ważne jest, żeby czynić to, co nam Bóg powiedział, aby czynić. I sytuacja jest taka, że uczymy się tylko wtedy, kiedy mistrz jest z nami, kiedy mistrz jest obok nas. I tak naprawdę tutaj się odkrywa ta głębia, bo my nie tyle uczymy się zasad, co uczymy się tej osoby. Uczcie się mnie, bo ja jestem cichy i uczcie się mnie, patrzcie na mnie i uczcie się mojej osoby. Przenieście to, kim ja jestem, do swojego życia. Pozwólcie, aby to, kim ja jestem, wniknęło do waszego życia. Popatrzcie, co napisał apostoł Paweł, Efezjan 4, 20-21. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Nie jakiś praw, doktryn, nauczyliście się Chrystusa, jeśli tylko słyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Nim, w osobie, w Jezusa. Więc chrześcijańska nauka, chrześcijańskie uczenie to jest uczenie się Pana Jezusa Chrystusa, tego, kim On jest. Więc pytanie, co zrobiłby Jezus, jest pytaniem dobrym. To jest dobre pytanie. Oto jesteś w jakimś kontekście, jakiejś sytuacji życiowej i zastanawiasz się, co masz zrobić, więc pytanie, co zrobiłby Jezus, jest pytaniem jak najbardziej na miejscu, bo my się uczymy kogo? Jego. Co On by zrobił, gdyby był w Twoim miejscu? To jest ta wielkość i ta sztuka. Umieć dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, co zrobiłby Jezus? Co zrobiłby Jezus, gdy komuś pożyczyłeś pieniądze? Niemałe. Już minęło 2 tygodnie od terminu, kiedy miał Ci oddać i uśmiecha się tylko. Mija 3 tygodnie... Już się nie uśmiecha, ale nic, milczy. Co zrobiłbyś? Co zrobiłby Jezus? Stajecie w życiu w takich sytuacjach? Co zrobiłby Jezus? Czy na tym polega chrześcijaństwo? Że zastanawiamy się, uczymy się Chrystusa, uczymy się naszego mistrza, naszego Pana. Jak powiedziałem, uczymy się Go tylko przez obcowanie z Nim. Przez bycie z Nim. Przez poznawanie Go blisko. Bo On jest
obecny. I to jest ciekawa nauka. Jeszcze dzisiaj takie nauki występują, bo na przykład jak ktoś robi kurs prawa jazdy, to jak siedzi za kierownicą, to obok siedzi instruktor. Mam nadzieję, że siedzi ten instruktor, tak? I ten instruktor ma jeszcze dwa pedały. Hamulec i chyba sprzęgło ma, tak? Czy jeden, nie wiem już ile ma. W każdym razie, wiecie, to jest taka nauka, że jesteś ty i jest instruktor, który cię uczy. A jak byliśmy w zborze Wiśle, to tam jeszcze Wiślacy mają trochę lasów i te lasy są ich własnością i czasami tam chcą sprzedać drzewo, więc robią wycinkę. Nie wiem, czy wiecie, że do dzisiaj w lesie pracują konie. Ponieważ są takie stromizny, że tam nie wjedziesz żadnym traktorem, niczym tam nie wjedziesz, tam tylko koń może wejść. I ten właśnie pastor mi tłumaczył, że często konie pracują parami, doświadczony i młody, mądry i silny. Parami pracują, bo mówi, gdyby puścić takiego młodego, silnego konia, to by pozabijał wszystkich tych pracowników, którzy tam są. Musi być obok niego stary koń, który tam już w tym lesie te wyszarpał, ileś tych drzew wyciągnął, żeby po prostu ten młody patrzył na tego starego konia i po prostu zachowywał się jak trzeba. Słuchał, co do niego mówi ten woźnica, czy ktoś, kto tam nadzoruje tego konia, a nie brykał po prostu na wszystkie strony, bo belkami porozwala wszystko. Więc właśnie taka nauka, że mamy kogoś, kto jest doświadczony, Jezusa, i my uczymy się poprzez ten kontakt, poprzez tą bliskość, poprzez bycie razem, uczymy się Jezusa, tak? Uczymy się być ludźmi cichymi i być ludźmi pokornego serca. A więc, kiedy nam brakuje przykładów w Biblii, to powiem wam, w Biblii przykładów jest worek. Co znaczy być pokornego serca? Możecie sobie Mojżeszu poczytać. Jak ten człowiek się zachowywał? Przecież oni go rozgrzewali do białości. Przecież to po prostu oni go ich postawą, zachowaniem, tym jak się zachowywali. On gdzieś szedł na górę po prostu i szedł i rozmawiał z Bogiem i szukał ukojenia, jak na to wszystko patrzył. Mógłbym machnąć ręką, powiedzieć, Boże, sam sobie zaprowadź do tego Kanaanu. Tak. Coś ty mi w życiu zrobił. Gdzieś ty mnie po prostu postawił w jakie miejscu. Można naprawdę, w Biblii jest cała masa przykładów, można patrzeć na Dawida, który mógł ścinać głowy jak leci, a słuchał po prostu swoich podwładnych i sługi, padał przed nimi po prostu i mówił, dziękuję ci, bo mi uratowałeś życie. A mógł i wszystko równać jak inni władcy, o głowę, ty masz do mnie jakieś, ale dobrze, no to już cię nie ma. Uczymy się, a w Biblii, jak powiedziałem, jest całe mnóstwo przykładów pokory, uczymy się cichości. I teraz, kiedy to robimy, Biblia daje nam obietnicę, znajdziemy ukojenie. Popatrzcie, ten tekst zaczyna się tym, że otrzymujemy ukojenie, a kończy się tym, że znajdujemy ukojenie. Dostaliśmy ukojenie i trwamy w ukojeniu i mamy je. Dostajemy ukojenie, kiedy z ciężarem, z bagażem, z ciężarami przychodzimy do Jezusa i zostawiamy te bagaże, te ciężary. W darze łaski dostajemy ukojenie. To jest akt Bożej łaski, dar, który Bóg nam daje. Pokój do serca, który przewyższa wszelki rozum. Ale dalej Pan Jezus mówi, i teraz, kiedy to dostałeś, kiedy już to masz, weź moją naukę. Bądź przy mnie, bądź ze mną, ucz się ode mnie i znajdziesz ukojenie. Na stałe je będziesz miał. Będziesz w nim żył. Będziesz w nim chodził. Będzie twoim udziałem. Będziesz tym zarażał innych ludzi. To będzie żyć i pulsować w twoim sercu. Chcemy takiego życia? A może chcemy się pościgać? Córka mi raz zrobiła prezent i wzięła mnie na go-karty, na jakieś urodziny. Myślałem, że umrę. Dlatego po drugim kółku ledwo do domu przyszedłem. Jak przyszedłem, to leżałem chyba z południa. Pościgać się. Piękne to było, ale tylko jedno kółko. Dla mnie akurat. No i właśnie, jak się tak ścigamy w życiu, to tylko wąchamy tą benzynę, która, wiecie, tam przed nami spaliny. Wąchamy, bo ktoś zawsze jest przed nami. I zawsze ktoś ma lepszego, i zawsze ktoś ma lepsze, i zawsze ktoś jest dalej i więcej. I wąchamy te jego spaliny i w głowie nam się kręci. I chcemy mieć tak samo jak on. Dostałeś ukojenie. Chcesz żyć w tym ukojeniu? Na jakie wartości w życiu postawimy?
Niech Chrystus przemówi dziś do Twojego serca. Tak się zrobiło spontaniczne to moje kazanie, ale może tak miało być. Chcę Was zaprosić do modlitwy. A może zrobimy tak, że osoby, które w jakiś sposób utożsamiają się z tym, co mówiłem, albo coś się dotknęło, byś chciał się pomodlić, to grupa zagra, zaproszę Was, abyśmy mogli się tu razem wszyscy wspólnie pomodlić. Powstańcie do modlitwy. Powstańmy razem. Halleluja, dzięki.